Destruction creates more. To what degree is it a choice to be made by human beings? See your prefer ecstasy. I am slowly becoming a ghost in me. No, ogólnie to widzieliście intro i w tym odcinku będę mówić ogólnie, co robi Netherlord, ponieważ jest jedna rzecz, o której nawet ja nie wiedziałem, że robi to Netherlord. A jest to rzecz o nazwie Fireball, patrzcie. Klikam prawym i strzela Fireballem. Netherlord, więc no. Tak, ma jeszcze oczywiście Fire Aspect 1, ten Gold Nuggeta. No i coś, czego tu nie ma pokazanego, to jest ta jakby umiejętność po prostu tego, że no, że można prawym przyciskiem myszy na tym, na mieczu strzelać Fireballem. Jeszcze na łuku coś jest. Chyba można strzelić też Fireballem, klikając lewy przycisk, jeżeli masz łuk. Ale nie wiem, i w ogóle rozwaliły mi się śnieżki, więc to nie jest fajne. O, i tutaj w lewym dolnym rogu wyświetla się takie coś, kiedy mogę tego użyć. Na przykład teraz mogę użyć sobie Fireballa. O, i widzicie, ja użyłem Fireballa. I teraz ten typ się pali. To jest całkiem fajne. Ja są jakieś lagi, ile ja mam. 134 pingu, to nie aż tak źle. Dobra, ja sobie ucieknę. O, tu jest jakiś typcio. Został Fireballem, no i teraz w ogóle jakie są lagi? Wcześniej myślałem, że Netherlord to najgorszy z tych dodatkowych jakby kitów, tych zagłówki, ale teraz w sumie uważam, że Netherlord jest całkiem spoko. I w ogóle ten typ mi zabierze kila, albo ja jednak. Więc według mnie Netherlorda i tak się nie opłaca kupować jako pierwszego, ale myślę, że jako taki drugi kit może być za główki kupione. W ogóle cały czas próbuję zamiast główki powiedzieć duszę. Nie wiem czemu. No więc ja wiem 1000 headów. No i nic. Już nie ma żadnych kitów powyżej 1000 headów. Może kiedyś wprowadzą na przykład za 2000. Nie wiem. Ale raczej wątpię, bo już długo nic nie wprowadzali na Skywarsy nic. Tutaj twórcy Hypixela prędzej robią update'y na Bedwarsach, ponieważ Skywars jest, no nie jest tak popularny jak Bedwarsy. Co ja robię? Nie umiem zabić nikogo. Dobra, na Shaohao na pewno kogoś zabije już. No i od razu też powiem, znaczy no, ogólnie to nie da się używać tego Fireballa prawym przyciskiem myszy z miecza na początku gry. Dopiero to jest tak, no nie wiem, po ile sekundek w sumie. Ale o, na przykład teraz użyłem, ale chyba, że jest w sumie na początku Fireball. Nie wiem, mi się wydaje, że nie ma go na początku, bo kiedyś nie mogłem strzelić. Znaczy kiedyś, to był w sumie wczoraj. O, i teraz ginę. Ale w sumie nie wiem, zobaczę w następnej gierce, czy da się strzelić tym Fireballem na początku. Ale takie coś jest na czacie, jak, tak samo jak z Endlordem. Też na początku wam
Znaczy na czacie też wam pokazuję, kiedy Lordową Perłę możecie cyknąć. Nie będę robić drugiego podejścia do tego nagrania, bo to nie ma sensu, żeby wygrywać. Jest to bardziej taki informacyjny odcinek, ale przydałoby się w sumie wygrać chociaż jedną. No, co ja robię? Nie umiem nawet miecza, nie rozgrzany jestem. Nie no to... O, widzicie, jest sekund. Ten jest cooldown 12. Więc no. Miałem rację, że jest cooldown, ale myślałem, że może jakiś dłuższy. Siema. Nie trafił ten podkon. Ej, ale patrzcie, nie pokazuje, kiedy ten pierwszy cooldown minie. A dobra, jednak pokazuje, teraz minął. Aha, obydwaj mieliśmy strętwa, ale no ja zagrałem jak gówno. To chyba będzie ostatnia ręka, już wszystko chyba powiedziałem o Netherlordzie. Według mnie, no, najlepszym kitem obecnie, którego najczęściej używam na Scoursach, jest Endlord. Później Thundermeister, później Fishmonger, no i Monster Trainer. Monster Trainer jest spoko, ale no nie gram z nim za często. Ale no jeżeli trafisz coś fajnego z tego jajka, to jest całkiem fajne. No nie wiem, no ogólnie ciężko ocenić w sumie, który kit za duszę jest... jakie dusze? Czy co ja w ogóle gadam? Kit za... za Heady jest najlepszy. Nie wiem. W sumie, ale Netherlord nie jest chyba najgorszy. Ogólnie, nie ma złego kitu za główki, według mnie wszystkie są całkiem spoko. Nie wiem, czy brać tę skrzynkę, dobra, biorę. Nic nie było. O, zabił go w ogóle chyba ten typ. Ja sobie sklinuję itemy. I tu będzie set, o. No ale akurat, jak zawychałem, to mi się nie przyda. Dobra, lecę do tego typa. Oj, w ogóle nie zauważyłem, ale jest też Fire Resistka trójka nieskończona. Tego też nie zauważyłem. Kitnąłem sobie go z Fireballa i... O, idealnie... No nie wiem, czy... Dobra, nie schodzę, bo ten typ już tu biegnie. Ale idealnie wodę wylał, że... Itemy mogę zebrać, no i hełm akurat tu został. Chyba, że ja go po prostu tu wyrzuciłem, już nie pamiętam. Nie no, ta wygrana to była chyba moja najgorsza wygrana w życiu. Dobra, miał to być odcinek o Netherlordzie, ale zagram Rankeda, bo czemu nie? Nie goni mnie? No. Dobra, kompletnie go nie aimowałem, ale przynajmniej go zabiłem, więc mam perłę. Instant heala. Bardziej to instant heal. Heal. Nie, instant heal, tak. Myślałem, że instant health to się nazywa. Piję szybko. Fire resistance. Mam niby te. Heal off. Mogę sobie wykopać diaksy. Dobra, wykopałem diaksy. 13 diaksów, dobra. Nie goni mnie. O, goni. Dobra. Ja bym sobie fulda zrobił. Najchętniej. Więc robię tak. Nie wiem po co patyki, ale no. Nie mogę to postawić nigdzie. No postaw się. Dobra. Więc mam w tym momencie fulda. Lecę do tego typa. Źle mam w ogóle poustawiony ekwipunek, dobra. I teraz ten typ mnie zrzuci pewnie pierwszym hitem swoim. Albo nie? Dobra. Co? Co ja zrobiłem? Nie, wyrzuciłem mu gapy. Jaki jestem słaby. Mogłem też zmniejszyć motion blur, ale wtedy nie da się grać. Więc tego nie zrobię. Mam miecz do podpalania. Więc fajnie. Tu nic nie było chyba. W ogóle żadna skrzynka nie jest zlutowana z środka. I nadal nie jestem fulda. Nie zebrałem tylko tamtej skrzynki, a typ ma taki sam set jak ja, chociaż ja zebrałem wszystkie. Dobra. Ucieknę sobie. Mam. O, ty! Siema. Czemu? A myślałem, że to jest fire. No i on mi zabierze killa. No mój kill, dobra. Przynajmniej go zabiłem i teraz mogę sobie uciec.
Nie chciałem go bić ze strzały. Zrobił blok klacz, ale ja szybko ucieknę. Zjem gapa. Mam instant health. Instant heal. Nie wiem, czemu mówię instant health. Dobra, chcę perły sobie wyciągnąć. No i dobra. I teraz mogę się z tego bić. 23 ma, no bo rushuję go. Myślałem, że będzie uciekać, a chce się bić. Ale czemu ja go z miecza biję? Przecież siekierka jest lepsza od tego miecza. Dobra, ta wygrana była całkiem okej, więc to byłby koniec tego odcinka. Zostawcie... Nic nie zostawcie. Wyrąbane w to. Koniec. Do widzenia.